Mikołajki. Czas prezentów. Święty Mikołaj urodził się w połowie III wieku w mieście Petara. Dziś nazwano by go zapewne złotym młodzieńcem, bowiem był zapalonym myśliwym, lubił wino, wypływanie w morze i łowienie ryb. Ale już jako biskup Miry, portowego miasta w Licji, za rządów cesarza Dioklecjana w latach 284-305, był to bowiem czas straszliwego prześladowania chrześcijan. Bohatersko występował w ich obronie, za co wtrącono go do więzienia i torturowano. Uwolniony został dopiero przez Konstantyna Wielkiego. Zmarł 6 grudnia 345 roku. W całej Europie krążyły o nim liczne legendy. A to o tym, jak wytrącał katu miecz z ręki i uwalniał skazańca, a to o ratowaniu okrętu podczas burzy, a to o uciszaniu słowem rozszalałego morza, a to o wspieraniu potajemnie swoim majątkiem wszystkich potrzebujących lub o rozdawaniu biednym dzieciom miodowych placuszków. We wszystkich tych opowieściach mowa jest o robionych przez niego podarunkach. Jedna z legend wyjaśnia zapewne, dlaczego święty Mikołaj jest patronem biednych panien i mikołajkowych podarunków. Otóż pewnego razu biskup Mikołaj szedł ulicą rodzinnej Petary. Zza okna jednego z budynków dobiegał gorzki płacz. Biskup zajrzał i zobaczył trzy płaczące szlachcianki i ich zafrasowanego ojca, gotowego popełnić niegodziwość, aby zdobyć posag dla córek. Jeszcze tej samej nocy biskup Mikołaj po kryjomu wrzucił tyle złotych monet do izby biednego szlachcica, że starczyło na posag dla najstarszej córki. Wkrótce w podobny sposób wyposażone zostały pozostałe dwie. Po śmierci biskupa legendy nabrały jeszcze większego znaczenia, a do ich powstawania przyczyniły się cuda, jakich dokonywał jego duch, zawsze nocą. I tak ukazywał się biednym pasterzom, wysłuchiwał ich skarg na zły los, po czym znikał, a w szałasach pasterzy pojawiały się złote monety. Innym razem świecił rybakom jako latarnia morska. Przy grobie biskupa z Miry chorzy odzyskiwali zdrowie, smutni radość życia, a zawiedzeni zaufanie do bliźnich. Te wszystkie opowieści sprawiły zapewne, że dzielny biskup Miry został patronem tak wielu zawodów. Bo święty Mikołaj to patron niezwykły i bardzo zapracowany. Choć nigdy niczego sam nie napisał, obrano go patronem literatów. Jest też opiekunem chłopów, pasterzy, księży i zakonników. Patronuje więźniom i karczmarzom, pielgrzymom i podróżnikom, żeglarzom, marynarzom i rybakom. Uznany jest za patrona pracowników, kupców, aptekarzy, a także dzieci, panien bez posagu, dziewic i kurtyzan. Dziś Mikołajki to wesoły zwyczaj polegający na dawaniu sobie drobnych, często dowcipnych prezentów. Warto jednak przypomnieć, jaki przebieg miały niegdyś obchody dnia biskupa z Miry, bo bez tego trudno zrozumieć przysłowia i wiersze związane z tym świętem. W dawnych wiekach w całej Europie dzień 6 grudnia łączyły guślarskie praktyki z głęboką wiarą w opiekuńczą moc świętego. W Polsce dzień świętego Mikołaja jako patrona rolników i pasterzy najbardziej uroczyście obchodzony był na wsi. W Wigilię, czyli 5 grudnia, pasterze ściśle przestrzegali postu, aby wilki nie napadały na ich trzodę, a chłopi składali na ręce kapłanów dary dla biskupa Miry, barany, kury, zboże. Mikołaj Rej w 1534 roku w krótkiej rozprawie między trzema osobami, panem, wójtem, a plebanem pisał: tak kazał święty Mikołaj, bo jeśli mu barana dasz, pewny od wilków spokój masz. To samo mniej więcej powtarzał Wacław Potocki we frasce Nie oszukasz Boga. Starą na dzień świętego Mikołaja fozą, ci kury do kościoła, drudzy skopy wiozą. Podobno w dniu świętego Mikołaja odbywają się wilcze sejmiki, na których zwierzęta debatowały o podziale przyszłych łupów. I dlatego starym ksiądz pleban mówił zambony zwyczajem: niech się każdy podzieli ze świętym Mikołajem. Nie chce li kto w dobytku szkody mieć od wilka, więc mu pośle barana, gęsi i kur kilka. Składano więc ofiary, pasterze pościli i smagali bydło wiechciami, a na noc zostawiali na łąkach zatknięte wiechy, by nabrały czarodziejskiej mocy.
Potem tymi gałązkami uderzano każdą sztukę bydła, aby wiedziało, w którą stronę uciekać przed wilkami. Stare przysłowia radziły pasterzom. Na Mikołaja strzeż bydła i koni, bo świnia psia jucha niech się sama broni. Nie tylko dobytku strzegł święty Mikołaj przed wilkami, ale i ludzi. Święty Mikołaju, trzymaj wilka w raju, trzymaj go za nogę, aż trafię na drogę, pisała w 1893 roku Maria Konopnicka. Dziś dzień świętego Mikołaja, rozdawcy podarunków, znają dzieci całego chrześcijańskiego świata. Zwyczaj obdarowywania się prezentami przyszedł do nas z zachodu. Mikołajki urządzano głównie małym dzieciom, a prezentami początkowo były medaliki, krzyżyki, święte obrazki, książki. Wigilię świętego Mikołaja rodzice zwykli dla zachęcenia do nabożeństwa dziadkom swoim śpiącym różne podarunki zawięzywać i podrzucać, powiadając, że im to święty Mikołaj przyniósł, ale rozkazał, żebyście paciorek nabożnie rano i wieczór mówili, rodziców słuchali, przy czym rodzice mają dzieciom inne jeszcze napomnienia. W końcu XVII wieku przyszła wielka moda na obdarowywanie dzieci ptaszkami w klatkach, ku wyrobieniu w dzieciach czułości dla zwierząt. Niegrzeczne dzieci nie otrzymywały nic, a bardzo niesforne rózgę, która wielu przestraszyła, nikogo nie uderzyła. Na świętego Mikołaja ucieszy się dzieciom zgraja, bo chłopaki i dziewczęta wyczekują na prezenta. Jedne będą miały cacko, że się sprawowały gracko, a zaś drugie dla zachęty, by nie były wierci pięty. Mniej więcej od połowy XVIII wieku najczęstszymi prezentami stały się słodycze, orzechy i zabawki, a wkrótce upowszechniła się druga, bardziej widowiskowa forma Mikołajek. Święty Mikołaj z długą siwą brodą, ubrany w czerwony płaszcz i czerwoną czapę, z pastorałem w dłoni, w towarzystwie aniołów i diabła ciągniętego na łańcuchu przez pomocnika świętego. Wędrował od domu do domu i egzaminował dzieci ze znajomości katechizmu i z umiejętności godnego zachowania wobec starszych. Po egzaminie następowało rozdawanie prezentów, w końcu trzeba było sobie na nie zasłużyć. Lub wymierzanie łagodnych kar, dbano jednak, by nie popsuć nastroju zabawy. Przychodzenie Mikołaja do domów przetrwało do dziś, tylko przesunęło się na okres Bożego Narodzenia. Poza tym Mikołaj chodzi raczej samotnie. Dorośli, którzy pozazdrościli dzieciom prezentów w dniu świętego Mikołaja, zwracali się doń z prośbami. Święty Mikołaju, wywieź nas do raju, daj nam tyle złota, ile mamy błota. Najmłodszą formą mikołajowych zabaw, która rozpowszechniła się dopiero w pierwszej połowie XX wieku, jest obdarowywanie się w szkole dowcipnymi prezencikami. Amerykanizacja Europy pozbawiła to radosne święto dawnego uroku i uczyniła 6 grudnia kolejnym świętem handlu. Już od początku listopada krążą ubrani w czerwone płaszcze z przyczepionymi białymi brodami agenci sklepów i domów towarowych, zainteresowani raczej naszą kartą kredytową niż radością dzieci. Jedno jest jednak pocieszające. Ciągle jeszcze tysiące małych dzieci co roku wysyła listy adresowane Święty Mikołaj, niebo do rąk własnych. I to jest dobra wiadomość. Prawie w całej Europie mikołajkowym przysmakiem są korzenne, twarde, kruche, przyprawione cynamonem, kardamonem, goździkami, imbirem i gałką muszkatołową ciasteczka, w Polsce zwane mikołajkami. Są one też wielkim mikołajkowym przysmakiem w Niemczech, Luksemburgu i Belgii. Po zagnieceniu ciasto wkłada się do drewnianych form w kształcie różnych figur i piecze w piekarniku. Ciasteczka zawdzięczają wielką popularność nie tylko korzennemu smakowi, ale również fantazyjnym kształtom ludzi, zwierząt i roślin. W Polsce mikołajki pieczono w tajemnicy nocą w przededzień świętego Mikołaja, kiedy dzieci już spały. Ciasteczka wycinane były w kształcie półksiężyców, gwiazdek, kwiatów, choinek i zwierząt. W krakowskim wielką furorę robiły ciastka w kształcie laikonika lub pana Twardowskiego siedzącego na księżycu. Dawniej korzenne ciasteczka były dodatkiem do prezentów rozdawanych rankiem 6 grudnia. Tak jest do dzisiaj w Holandii, gdzie panuje tradycja spotykania się całej rodziny wieczorem w Wigilię świętego Mikołaja, 5 grudnia.
w domu dziadków i wręczanie sobie drobnych prezentów. Później wszyscy siadają do stołu, jedzą słodkie spekulas, popijają gorącą czekoladę. Życzę Wam cudownych prezentów.